Poniedziałek, 7 kwietnia, Karolina Paras. Witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. A w dzisiejszym programie... Starowarszawską już nie pojedziemy. Dziś rozpoczęły się prace remontowe. Czy czujemy się bezpieczni? W informacjach powiemy o poczuciu bezpieczeństwa, które kreujemy sami. Będzie też o sobocie w Urzędzie Skarbowym, młodych miłośnikach historii Piotrkowa, weekendowych zmaganiach recytatorów, o koncertowej sobocie w Odzie, muzeum i u panien dominikanek. A na koniec zobaczymy scenki z obrazów Chełmońskiego w wykonaniu mieszkańców Piotrkowa. Dzisiejsze wydanie rozpoczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Od dziś nie przejedziemy ulicą Starowarszawską, którą zamknięto z powodu remontu. Starowarszawską już nie przejedziemy. Remont ulicy ruszył. Znaki zakazu wjazdu stanęły w rejonie mostu na rzece Strawie. To właśnie prace związane z przebudową przeprawy zaplanowano jako pierwsze. Z uwagi na to, że roboty mostowe są najbardziej skomplikowane i trwają najdłużej, po prostu jest taka technologiczna konieczność, żeby jak najszybciej przystąpić do tych robót, żeby dotrzymać terminu zakończenia, który umownie mamy wyznaczony na 17 października tego roku. Inwestycja będzie wykonywana etapami, tak by zminimalizować utrudnienia. W trakcie robót wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz wymieniony będzie wodociąg. Na przełomie maja i czerwca na plac budowy wejdą elektrycy. Po pracach ziemnych ułożona zostanie nowa nawierzchnia oraz chodniki. Na odcinku od ulicy Farnej do ulicy Zamurowej ułożona zostanie kostka brukowa, podobnie jak w innych uliczkach Starego Miasta. Natomiast pozostałą część ulicy pokryje asfalt. Całość inwestycji uzupełnią stylizowane latarnie i elementy małej architektury. Taki wkład pracy przy renowacji starej części miasta to, jak mówią mieszkańcy, prace konieczne. Bo to historia Piotrkowa i na pewno warto, no bo to jest taka pamiątka i cieszy oczy. No myślę, że teraz troszkę nieatrakcyjnie wyglądają, a gdyby były wyremontowane, na pewno by przyciągały turystów. Ulica Starowarszawska jest jedną z najstarszych ulic w mieście. Drogowcy liczą się z tym, że w trakcie remontu mogą napotkać na archeologiczne znaleziska. Dlatego prace objęte są opieką archeologów. Modernizacja ulicy realizowana jest w ramach drugiego etapu projektu Trakt Wielu Kultur, na którego realizację magistrat pozyskał ponad 17 milionów złotych dofinansowania, a koszt całego projektu to 23 miliony złotych. Czy czują się Państwo bezpiecznie? Bo właśnie na ten temat dyskutowano w Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie. Czy chodząc ulicą na zakupy, spacer, możemy czuć się bezpiecznie? Czy na swoim osiedlu jesteśmy spokojni o bezpieczeństwo rodziny i dobytku? O bezpieczeństwo możemy nie tylko zadbać w sposób materialny przez systemy alarmowe czy antywłamaniowe. Poczucie bezpieczeństwa kreujemy sami. O tym podczas konferencji w WSH mówili przedstawiciele służb mundurowych. Debaty to jeden z aspektów budowy bezpiecznego miasta, bo bez informacji działania mundurowych prowadzone są niemal po omacku. Policja nie oczekuje jakichś heroicznych aktów bohaterstwa do społeczeństwa. Policja oczekuje rzetelnej dyskusji, rzetelnej rozmowy, rzetelnej informacji przekazanej tu i teraz, w takiej formie, którą policja może wykorzystać. I tylko taka prospołeczna policja może być skuteczna. Zmiany społeczeństwa nie tylko wpływają na bezpieczeństwo związane z przemocą czy kradzieżami. Podczas konferencji poruszano temat bezpieczeństwa w lotnictwie. Dziś przemieszczanie się ludzi rozwija się w tempie ekspresowym. Kiedyś niemożliwa byłaby taka liczba samolotów w powietrzu i wojskowych i cywilnych, gdyby nie te systemy ostrzegające, załóżmy, przed zbliżaniem się innego samolotu, przed zderzeniem, które są w tej chwili, czy systemy ostrzegające przed zbliżaniem się niebezpiecznym do ziemi. Celem debaty jest wymiana doświadczeń, a tych brakuje, jeśli weźmiemy pod uwagę bezpieczeństwo gospodarcze. Zdaniem naukowców pokazały to wydarzenia związane z afrykańskim pomorem świń. W wyniku tego mamy do czynienia ze zjawiskiem terroryzmu ekonomicznego i gospodarczego, gdzie można doprowadzić do upadłości całego przemysłu, określonej gałęzi, albo nawet wykraść czy podrzucić informacje, które uniemożliwią rynek krajowy. To jest pewien atak terrorystyczny i nie jesteśmy na to przygotowani. W debacie udział wzięli prelegenci z wielu ośrodków akademickich z kraju i z zagranicy oraz przedstawiciele uczelni, policji, straży pożarnej, aresztu śledczego, piotrkowskiego magistratu, starostwa i studenci.
To już ostatni dzwonek. Mamy tylko 24 dni na to, aby złożyć swoje zeznanie podatkowe. W minioną sobotę podczas dni otwartych Urzędu Skarbowego swoje zeznanie złożyło ponad 300 osób. Sobotnia akcja skarbówki to już tradycja. Otwarcie urzędu w dzień wolny od pracy jest doskonałą okazją na złożenie zeznania podatkowego za rok 2013 czy choćby opłacenie podatków. Tego dnia można było rozwiać wszelkie wątpliwości, jakie pojawiają się przy wypełnianiu zeznania. Klientów szukających odpowiedzi było sporo. Pierwsi pojawili się na chwilę przed otwarciem urzędu. Mam pewne wątpliwości, muszę się dowiedzieć się konkretnie, do kiedy można wpłacić podatek należny, dlatego. Dzisiaj te wątpliwości zostaną rozwiane? Tak, tak, podejdę właśnie do pani i się dopytam dokładnie, jak to wygląda. Jeśli w ubiegłym roku wykonywaliśmy pracę zarobkową, zeznanie musimy złożyć. To obowiązek. Z dnia otwartego Urzędu Skarbowego skorzystało wielu podatników, także prezydent miasta. Urzędnicy czekają jeszcze na 40% podatników i to w zasadzie norma od kilku lat. Na miesiąc przed końcem terminu zeznania składa około 60% podatników. Urzędnicy zachęcają, by zeznanie wysłać drogą elektroniczną. Bardzo zachęcamy do składania zeznań drogą elektroniczną. Jesteśmy otwarci, co prawda, na kontakt z podatnikiem, natomiast jest bardzo wygodna forma składania zeznań przez internet przy wykorzystaniu strony www.edeklaracje.gov.pl. Tam można zapoznać się z instrukcją krok po kroku, jak złożyć takie zeznanie. Nie jest to trudne. Wystarczy zainstalować wtyczkę, która jest oczywiście darmowa. System informuje, co trzeba zrobić i można, nie wychodząc z domu, wysłać zeznanie drogą elektroniczną. Jak szacują pracownicy Piotrkowskiej Skarbówki, w tym roku co czwarte zeznanie dotrze drogą elektroniczną. W ten sposób można liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. A my przypominamy, termin składania rocznych rozliczeń upływa 30 kwietnia. Kto najlepiej zna historię miasta Piotrkowa? Okazuje się, że dla uczniów piotrkowskich podstawówek nie ma ona tajemnic. Wiedzą można było się wykazać podczas konkursu Piotrków Trybunalski Moje Miasto. To młodzi piotrkowianie, którzy znają swoje rodzinne miasto jak nikt inny. Pytania o zabytki to dla nich pestka. Wiedzę historyczną i taką, której nie powstydziłby się żaden z piotrkowskich przewodników, mają w jednym palcu. Jak dobrze znają Piotrków? To sprawdzili w sobotę podczas konkursu Piotrków Trybunalski Moje Miasto. A jak zdobyli potrzebną wiedzę, by wygrać? Do konkursu przygotowywaliśmy się już od połowy grudnia. Ciężko pracowaliśmy, chodziliśmy z panem Danielakiem, nauczycielem historii, na wycieczki po mieście i on nam wszystko pokazywał i mieliśmy kilkanaście stron do nauczenia się na pamięć, zabytków i pytań. Konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową nr 13 to możliwość wykazania się wiedzą, ale przede wszystkim umiejętność prezentacji swojego miasta i promowania jego walorów. To już 26. edycja naszego konkursu i muszę stwierdzić, że ta wiedza jest bardzo duża. Można nawet powiedzieć, że z roku na rok się zwiększa. W tym roku zestaw pytań powiększył się jeszcze o ulice, którymi należy dojść z jednego zabytku do drugiego, a więc tej wiedzy musi przybywać. Uczniowie wykazują się rzeczywiście coraz większą znajomością swojego rodzinnego miasta. W zmaganiach nie tylko chwalono się wiedzą, ale i umiejętnościami, jakimi musi się wykazać autor książkowego przewodnika. W tym roku drużyny z klas 4-6 miały za zadanie przygotować przewodnik po piotrkowskim rynku. Najwięcej punktów i pierwszą nagrodę zdobyła drużyna Lotka ze szkoły podstawowej nr 11. Najmłodszych miłośników czytania zapraszamy już w najbliższą środę do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie o godzinie 10 rozpocznie się wiosenne czytanie. Zmieniamy temat. Siódemkę najlepszych, tym razem recytatorów z Piotrkowa, wyłoniono podczas rejonowych eliminacji ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego, które odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury. Nie umie myśleć, nie umie gotować, więc pytam się, co ona umie? Cudowna kobieta, no co za kobieta. Opisując ją, czuję się jak analfabeta. Jedni idealną dykcją, inni humorystycznym tekstem czy wytrwałą pracą nad warsztatem recytatora. Każdy ma swój sposób na to, by oczarować jurorów. Zostać wyróżnionym w rejonowych eliminacjach ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego jest naprawdę trudno. Najpierw jest szukanie tekstów, czyli wybrać tekst, który najbardziej odpowiada mi, który chcę powiedzieć. No bo powinno się tak mówić, teksty, które chcę się powiedzieć. No i później była praca nad tym tekstem, przetrawianie go przez siebie i
Tak to wygląda. Dopadłem do pewnej książki, która zawierała bardzo wiele takich dość oryginalnych, specyficznych utworów o miłości. I nie ukrywam, ten utwór od razu mnie zaciekawił i już praktycznie po przeczytaniu pierwszych dwóch wersów wiedziałem, że to jest właśnie tekst dla mnie. Dykcja, interpretacja, dobór tekstu, warsztat – to wszystko jest ważne. Ale aby wyłonić najlepszych z już wybranych podczas miejskich eliminacji recytatorów, trzeba patrzeć na coś jeszcze. Dla mnie najważniejsza jest prawda. Jeżeli widzę, że ktoś wie, o czym mówi i wie, co chce mi przekazać tym swoim krótkim wystąpieniem, to wtedy ja to kupuję. Jurorzy wybrali. Spośród 37 recytatorów, 15 pojedzie na eliminacje wojewódzkie konkursu do Łodzi. Wśród nagrodzonych nie zabrakło oczywiście piotrkowian. W turnieju poezji śpiewanej nominacje otrzymali Justyna Kowalewska, Olga Lisiecka, Dominik Mironiuk, Justyna Piesik-Kendra z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie. W turnieju recytatorskim Aneta Kisiel z II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Adam Sobaniec z Busoli z Piotrkowa. W turnieju jednego aktora zwyciężyła Marta Hołyńska z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie. Pozostajemy w temacie sztuki, a konkretnie muzyki. Weekendowych koncertów wysłuchała Katarzyna Zajda. Koncert Kocin Kociński Trio to propozycja, jaką dla piotrkowian w piątkowy wieczór przygotował Ośrodek Działań Artystycznych. W Odzie przy ulicy Sieradzkiej 8 wystąpiła formacja nominowana do tegorocznego Fryderyka w kategorii jazzowy debiut roku za płytę Proverbs. Lubię jazz tradycyjny, natomiast czy z elektroniką będzie się to ładnie komponowało, zobaczymy. Utwory z najnowszej płyty, okrojone ze względów technicznych z elektroniki i nieco improwizacji, to muzyczne menu podane przez trio piotrkowskim miłośnikom jazzu. Jeżeli ludzie są otwarci i wrażliwi, to też myślę, że są w stanie ocenić tak naprawdę naszą wrażliwość, naszą prawdomówność muzyczną, bo to, co robimy, jest naszą pasją, fascynacją i tak naprawdę wynikiem jakiejś tam poszukiwani długoletniej już współpracy. Muzycy nie zawiedli słuchaczy. Koncerty we wnętrzach Ody to była niepowtarzalna podróż w najróżniejsze muzyczne zakamarki. Natomiast w podróż do przeszłości w sobotni wieczór zabrała piotrkowian Sylwia Strugińska-Wochowska, solistka Teatru Muzycznego w Łodzi. W zamku koncertem Księżyc i Róże, na którego składają się najpiękniejsze piosenki Anny German, artystka zainaugurowała cykl Dni Muzyki Kameralnej, które muzeum organizuje razem z Łódzkim Domem Kultury. Koncert przyciągnął prawdziwe tłumy. Sala muzeum była wypełniona po brzegi i nikt, choć niektórzy z braku miejsc koncertu wysłuchali w drugiej z sal, nie był zawiedziony. To jest tak piękne przeżycie, że nie bardzo rzadko spotykane. Ja jestem całkowicie usatysfakcjonowana, zadowolona. Koncert był znakomity, wrażeń było niesamowicie dużo. Solistka znakomita. Doskonale uważam, poradziła sobie z tym trudnym repertuarem Anny German. Podczas koncertu przypomniano takie piosenki jak Tańczące Eurydyki, Zakwitną Róże, Człowieczy Los, Wróć do Soreno, czy Jesteś moją miłością. Znawcy muzyki przyznają, że utwory German należą do ciekawych pod względem aranżacyjnym, ale są również wyjątkowo trudne. Sylwia Strugińska-Wochowska to dotąd, jak oceniają krytycy, jedna z najlepszych śpiewaczek potrafiących udźwignąć ten repertuar. Anna German miała z natury postawiony głos, czyli osoby, które mają do czynienia ze śpiewem klasycznym, mogą w jakiś sposób odzerować te piosenki, choć i tak ja przedstawiam swoją interpretację, ale zwykłym osobom, piosenkarzom, którzy by chcieli się wziąć za te piosenki, będzie im trudno, dlatego że ona po prostu z natury miała postawiony głos liryczny, taki soprano liryczny, liryko spinto czasami, dlatego bardzo ciężki repertuar. Tegoroczne Dni Muzyki Kameralnej to 4 spotkania, przed melomanami jeszcze 3 koncerty. Najbliższy odbędzie się 12 kwietnia, a jego tytuł to Myśleć sercem, papieskie inspiracje. Muzycznie, ale już w nastroju nadchodzących świąt Wielkiej Nocy było w Centrum Idei ku Demokracji, gdzie można było posłuchać pieśni pasyjnych. Chrystusa, Boże,
Podczas koncertu utrzymanego w klimacie Wielkiego Postu we wnętrzach kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej religijny repertuar zaprezentowali uczestnicy zajęcia misji głosu z Miejskiego Ośrodka Kultury oraz zespół Let's Sing. Muzycy zaprezentowali utwory związane z tematyką Wielkiego Postu. Obok walorów artystycznych takie koncerty dają również możliwość głębszego przeżycia wielkopostnej zadumy. Bardzo ważne jest, żeby zachować te tradycje polskich pieśni wielkopostnych. Zaniedbuje się niestety i w kościołach też jest trochę. Dlatego trzeba to ożywić, bo to jest nasza historia. Pieśni w śpiewie churalnym, nie tylko churalnym, ale dzisiaj w tych postnych pieśniach wyraża się, te nasze dzieje się wyrażają, zwłaszcza z tych trudnych chwil naszego narodu. Wtedy, kiedy śpiewali gorzkie żale, kiedy śpiewali te pieśni pasyjne, łącząc z męką Pana Jezusa. Dla wiernych godzinny koncert był swoistego typu muzycznymi rekolekcjami. Podobne wrażenia nie opuszczały wykonawców biorących udział w tym wydarzeniu kulturalno-religijnym. Bardzo mi się podobał. Wprowadził tak ten nastrój związany z przeżywaniem ostatnich 2 tygodni Wielkiego Postu. Wykonawcy bardzo przygotowani, ładnie wykonali. Jesteśmy pod wrażeniem, bo wydaje mi się, że mało takich okazji było nam dane i przeżywaliśmy dzisiaj, szczególnie w tym okresie, wspaniałe uczucia. Organizatorami koncertu pasyjnego byli Miejski Ośrodek Kultury oraz Kościół Panien Dominikanek. W nocy z piątku na sobotę będzie można wziąć udział w ekstremalnej drodze krzyżowej. Uczestnicy przejdą 46-kilometrowy marsz na trasie Piotrków-Paradyż. Informacje i zapisy w Centrum Idei ku Demokracji. Zmieniamy temat. W minioną niedzielę w nietypowy sposób wspominano malarza Józefa Chełmońskiego. Happening poświęcony artyście zorganizowali piotrkowscy artyści. W niedzielne popołudnie na skwerze Józefa Chełmońskiego przy Poczcie Głównej można było zobaczyć na żywo scenki z najsłynniejszych obrazów polskiego malarza realizmu, który na płótnie zawarł polskość i swojskość wsi polskiej. Tak wygląda autentyk bociany z 1900 roku, a to już artystyczna interpretacja piotrkowskich artystów skupionych przy Ośrodku Działań Artystycznych. Pojawiło się też i Babie Lato z 1875 roku. Jak wyszło tym razem? Zaproponowanych interpretacji właśnie tego dzieła Chełmońskiego było kilka. Kto żyw próbował odtworzyć atmosferę zamkniętą w ramach tego obrazu? Składamy ogromny hołd wielkiemu malarzowi, pejzażyście, malarzowi, który we wszystkich swoich obrazach opiewa piękno krajobrazu mazowieckiego. Podczas happeningu w trakcie tworzenia interpretacji obrazów Chełmońskiego wykonano współczesną, bo fotograficzną archiwizację wydarzenia. Efekty pracy nad odtworzeniem charakteru najbardziej znanych obrazów polskiego malarza będzie można porównać. Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej Ośrodka Działań Artystycznych. Już za chwilę program Nasze Miasto, Nasze Sprawy, w którym m.in. o kontrolach czystości posesji i dziś wyjątkowo smaczny głos piotrkowian z mieszkańcami rozmawialiśmy na temat czekolady. Czekolada gorzka jest zdrowa, a o zdrowie trzeba dbać, szczególnie dziś w Światowym Dniu Zdrowia. Dlatego na koniec życzę Państwu dużo zdrowia. Do widzenia. To może mieć czekolada, no oczywiście witaminy, skład, no to może być, no to kakao, chyba mleko, jeśli się nie mylę. Kakao. No. Na pewno kakao i nadzienie. Samą słodycz, idealną słodycz, coś wspaniałego, dzięki czemu poprawia nam się humor. Dużo kakao, jeżeli gorzka. Cukier, słodycz. No dużo cukru, a ja bardzo lubię. Uczucie. Kakałko i tłuszcze. Czekolada ma w składzie mleko. Kakao i czasami truskawka. Wszystkie są dobre. Gorzką, dlatego że mój syn jest alergikiem i jada też tylko wyłącznie gorzką. Gorzką. Wszystkie, które są bardzo słodkie, a najlepiej z kokosem. No gorzką przeważnie, bo jest zdrowsza. Mleczną na pewno, tak.
Worki, porozrzucane butelki, stare opony czy meble. Tak wyglądają po zimie niektóre posesje w Piotrkowie. Właścicieli nie ma. W rzeczywistości kto tylko tam z tych domów wyrzucają tam śmieci. Niech pani wyjdzie z tamtej strony naszych garaży. Wszyscy, co tam mają garaże, wszystko śmieci są pod naszymi garażami, wie pani. Z tych, co tam mają garaże, no. Jesteśmy brudasami? Jesteśmy. Z zaśmieconymi posesjami koniec. Piotrkowska Straż Miejska rozpoczęła kontrolę. Sprawdzaniu stanu czystości podlegają wszystkie nieruchomości w mieście, zarówno prywatne, jak i spółdzielcze. I o ile te zamieszkałe posesje są czyściutkie, to z tymi opuszczonymi już tak dobrze nie jest. Pozostawione same sobie stają się dzikimi wysypiskami. Musimy w jakiś sposób dotrzeć bądź do właściciela nieruchomości. Jeżeli takowego ustalimy, no to podejmujemy czynności, żeby ta działka została posprzątana. No są też takie nieruchomości, w których no jest to jednak problem, bo są nieruchomości, które są na dzień dzisiejszy nieopodatkowane, jak również nie ma właścicieli, a nie możemy też dotrzeć do spadkobierców. Taki problem jest z dwoma nieruchomościami przy ulicy Częstochowskiej i Bawełnianej. A kiedy właściciela bałaganu się ustali, to przez niedbalstwo może sobie nieco uszczuplić portfel. Za nieporządek można dostać mandat w wysokości 100 zł. Kara za nieadekwatna 100 zł, no tak ja uważam. A w ogóle uważam, że to jest sprawa właściciela, za głowę wziąć właściciela. Jeśli porządku nie będzie, sprawą bałaganu zajmie się sąd, a tu kary mogą być znacznie wyższe. Na właścicieli posesji wykonanie wiosennych porządków nie tylko narzuca savoir-vivre, ale i uchwała miejska o utrzymaniu czystości i porządku. Do tej pory wystawiono kilka mandatów. Jeśli nie poskutkują, sprawy trafią do sądu. Drogowcy zakasali rękawy. Pracy nie jest wiele. Ulice w Piotrkowie po łagodnej zimie nie są mocno zniszczone. Generalnie sytuacja w porównaniu do roku ubiegłego. Obserwujemy, że ilość tych ubytków z nawierzchni bitumicznych z uwagi na łagodną zimę jest zdecydowanie mniejsza i na pewno szybciej poradzimy sobie z naprawą tych ubytków w stosunku do ubiegłego roku. W tym roku remonty potrwają krótko, mówią drogowcy. W przeciągu kilku tygodni, o ile utrzyma się wiosenna aura, zostaną naprawione wszystkie ubytki. W czasie, gdy jedni łatają, inni wzięli się za wiosenne porządki. Ulice miasta nie tylko będą gładkie, ale i czyściutkie.